Siemano. Siema. Udało nam się wyrwać chwilę na rybki. W końcu jesteśmy. Będziemy łowili nad Mińskim Zalewem. Spróbujemy złowić jakieś płoteczki na bata. Mamy tylko po bacie. Trochę zanęty, którą rozrobiliśmy wczoraj, bo wczoraj byliśmy na chwilkę. I zobaczymy. Wczoraj nie złowił, a Mateusz złowił jednego okonka, a dzisiaj przyszliśmy sobie z drugiej strony, bo z tamtej to wiało strasznie. Zbiornik, na którym stawialiśmy nasze pierwsze kroki wędkarskie, no nie? Właśnie, no. Łazienki w Mińsku. Ryby tutaj. W pięknej scenerii, tam las krzyży. Z tyłu jest cmentarz. Z jednej strony, z drugiej jest boisko. Co? Haczyka wyjąć. Mateusz przywiąże przypony i zobaczymy. Na bacika sobie posiedzimy chwilę. Może jakieś płoteczki wpadną. Wczoraj było słabo, aczkolwiek wiał taki wiatr, że nam się odechciało siedzieć. Szybko uciekliśmy. Nieprzyjemny był ten wiaterek wczoraj, naprawdę. A zobaczymy dzisiaj. Tam siedzi dwóch wędkarzy na grunt. Jeden ze spławiczkiem, a my na bacika zobaczymy jakieś płoteczki. Pogoda jest mega ciepło dzisiaj, bo jest 15 stopni, słoneczko, wiatr taki słaby dzisiaj. Wczoraj wiało mocno i zobaczymy. Przerywamy tą kwarantannę, może nie kwarantannę przerywamy, tylko po prostu dobrze jest nawet wyjść sobie tak na chwilkę z domu. Tutaj, bo mówię, wyrwiemy się chociaż tutaj na te łazienki, chwilę posiedzimy, zobaczymy, czy tutaj coś będzie. Mamy tylko wiaderko, jak widać, dwa baciki, nie ma sprzętu, korzystamy z tego, co jest. Mateusz miał dwa baty w domu, jakieś spławiki. O, już mi się płakać zachciało. Na razie jesteśmy zdrowi, żeby nie było. Nie zarazimy was przez kamerę, bo jesteśmy zdrowi. Więc wykorzystujemy ten moment, idziemy sobie na ryby. Żeby nie było, to nie ma zakazu wychodzenia z domu, aczkolwiek my nie łazimy nigdzie po żadnych skupiskach, tylko sobie przyszliśmy posiedzieć nad wodę. I to jeszcze w... I to jeszcze z dala od ludzi, odsunęliśmy się na wszelki wypadek. We dwóch jesteśmy, więc nie jest to zgromadzenie. Ale dobra, próbujemy. Zaraz sobie zarzucimy, zanęcimy. I miejmy nadzieję, że jakaś płoteczka siądzie, bo po to przyszliśmy. O, jest pierwszy. Co pierwszy? Ta, a, Mateusz się cieszy, że przypon zawiązał. Elegancko. Nie posiadam gruntomierza tutaj, więc największą śrucinkę, jaką mam przy haczyku. I w ten sposób ja sobie wygruntuję. Będę chciał łowić. O, teraz mam przegruntowany, a będę chciał sobie łowić. Na razie spróbuję tak nad dnem centymetr. O, centymetr nad dnem. A ty, Mateuszu, ty to? Ja to wygruntuję na początku. A później to już będziesz przestawiał. No, gdzieś tu jest. A potem będę kombinował. Dosyć tak. Płytko tu jest, nawet bardzo płytko. To dobrze, może tak. Jeszcze wam tak powiem taką. Taką ciekawostkę, nie zdziwcie się, jak Mateusz mi tu spierze dupę, bo to jest zbiornik, na którym chyba zawsze jak przyjdę, o, i mam nad dnem antenkę, ledwo widać, tak, no, więc to będzie grunt taki, jak ja bym chciał, więc, bo to jest zbiornik, na którym zawsze on mi dupę trzyma, jakoś on ma doświadczenie pucharów w domu, z zawodów, z tego zbiornika, z nastukany, no. To ma tyle, że o Jezu. Więc, znając życie, to dupę mi spierze. No zobaczymy, no co się okaże. Bo akurat tobie dzisiaj mogę podać. Dobra, to czekaj. Jak mam to już zagruntowany, mam już ten wygruntowany, to sobie od razu tutaj... Podnęcisz. Zanęcę. Chyba troszkę... Właśnie o to mi chodzi. Aha. Widzisz? No. O, on wychodzi. Wychodzi, no bo to... to... O. Zanętę mamy zmieszaną z tym, z ziemią. W lodówce leżała ta kiełbasa, pachnie. W lodówce leżała, o, patrz jaki celny rzut, no. Dam trzy takie kuleczki. Na początek. Ten za daleko. To dam cztery.
Chyba celowałeś w domu, do celu rzucałeś. Oba. Oba, panie. Elegancko, kurde. Dobra, zanęcone. Robacka zakładamy. I działamy. Spróbuję na razie na ochotkę, ale zaraz to się może zmienić. Ja jeszcze nie rozłożyłem. A tutaj o już Witkosia. Oki gruby ty. Ci powiem, no. Jak na łazienki to. Po to tu przyjechali jakiś spasiony. No. Dotarła się chyba samica. Gruba samica. Szykuje się, dotarła. Jest pierwsza ryba. Po dobrze. Takie ryby żeśmy tu dobrze przyjechali. Jest pierwsza ryba, ale frajda. Zadowolenie w 100%. Ale frajda. Biorę i Jasię, bo w końcu on mnie dupę spierze. Tak w końcu będzie. Kontakt z rybą, Jezu. Ręka rybą śmierdzi. O Jezu, ale ja nie myję się teraz. Zalecają mycie rąk co chwilę, ale nie, ja nie myję. Teraz to już nie, no nie, co? Ten zapach musi mnie towarzyszyć. Ja też nie myłem od wczoraj, jak złapałem tego konia. Tak. Nie, to żart, słuchajcie. Żart. Myjcie tak. Się. Myjcie się, nauczyli nas myć się teraz. Co i rusz, co 5 minut. Pierwsza ryba, nie jest. Branko było i rybko. Ty, jaka uciecha z takiego konia. A, i czekamy dalej. Biały się bierze, już w końcu rozwinął sprzęt. O, ale celność, panie. Ale to do tak miał być właśnie. A. O, lepiej. Lepiej. Dywanowo się nęci, czarny bracie, to. O, pięknie zanęcił. Dobra, jeszcze taka malutka. Przed i... Przed? Przed, no. O, przed, faktycznie. Jak powiedział, taki zrobił. A jak? To się nie ma co. Jest ryba u Mateusza. Ciekawy przyłów na bata, ci powiem, ciekawy. Pierwszy raz wyczułem taką złapał. Pokaż nam tutaj. O. Powiem ci, elegancko, ty. Kurczę. Ładnie wygląda, wymiarowo. Z przyponikiem. No. Gratuluję, no, powiedziałem, że ty to rządzisz na tym zbiorniku. Ładna taka rybka. Ale jest pierwsza. Wypuszczasz? Nie, to daj mi wypuszczać, dajcie na patelnię. Zmieniliśmy miejsce na głębszą wodę z drugiej strony. Jo. I już wynik jest. Taki grubasek też. Też grube, no. Garbus. Ładne. Po jeden. Po jeden w rybach. Siedliśmy sobie z drugiej strony na trochę głębszej wodzie. Tam na płytkie nic się nie działo. Siedliśmy sobie tu na trochę głębszej. I od razu widać te. No ale tam też po chwili było konia, później nic, zero. I zobaczymy, tylko że tu gorzej wieje, ale za to wieje w tą stronę, więc napycha ciepłą wodę. Może ryby też napycha. Teoretycznie. Jakąś ładną rybę. A praktycznie na razie Mateusz tylko tego konka. A w ogóle widziałeś branie? Nie, nie było. Batów używamy czwórek, z troszeczkę dłuższymi zestawami, jak na, prawie jak do piątki. Żeby dalej rzucać. O była. O, widziałem to zacięcie. Ach. Zwaliłem. Panie, było branie. Wymiędolone robaki? Nie. Nie wymiędolone? Nie. Ja na razie na ochotkę, a Mateusz na pinkę. Nie pokazałem plakę. Jedną. No i wreszcie się pokazała płoteczka. Ale jaka uciecha, jeszcze ja bym się... Ty by wywrócił. No, jeszcze ja bym się przewrócił. Weszły w łowisko. Tu wpadłem w poślizg, biegnąc po kamerę. Ogólnie zobaczcie, jaka tu jest miejscowa. O, napis, to nie przewidziałem tego napisu. Ale miejscowa jest siedzisko. Ale Mateusz pierwsze branie, pierwsza płotka. No i wygrywa ze mną 2-1, tak jak mówiłem. On...
On tutaj na tych łazienkach, bo tak się zwie ten zbiornik. Ale jeszcze masz czas, wychowany na tej wodzie. I w tyle ogóle. Tyle kotletów, co ja tu zjadłem. Tyle kotletów z tej wody, co on zjadł. Zobaczcie w ogóle, jaki on używa spławiczy. Taka bombka. Zobaczcie. O, i branie. No i ryba. I ryba. Płotki weszły. A ja na ochotkę jeszcze tu nawet brania nie miałem. Małolat, zwijaj się stąd. Jest, już nie wiem, jak mnie to cieszy. Zobaczcie, jakiego spławika używa w ogóle. Bazarowa za złotówkę. Ale w sensie chodzi mi teraz przy tym wietrze. Sprawdza się. No to dobrze, chociaż jemu idzie jakoś rzucić, bo ja to nawet rzucić nie mogę. Zresztą obydwie to są wędki Mateusza. Mateusza. No, dawaj, będzie ryba? To się zaraz. Ja jeszcze nawet piknięcia tu nie mam. Ja nie umiem łowić. Mateusz mówi, ta już trochę na kiju. Leszczyk. Nie, płoteczka. Płoteczka. Myślałem, że leszczyk. O, ta jest taka ładniejsza. Szósta. Szósta. A ja? Zero. Nawet bronią. Ładniutka ta już, o. Coś się zaczyna dziać. Tak się łowi. A ja, żeby nie było, brania nie miałem, ale czekamy. Czekam, wejdą mi do mnie. Na jedną pineczkę. Tak. Czerwoną. Czerwona, no. Jeszcze ta taki. Czy się przewrócił na tych kamieniach. Te kamienie to tu. Jest Józefka. Mówiłem, że ja naleszcza. Mówiłem, że ja naleszcza próbuję. Jak sieknął, to już oferowali być. Robaczki z dna. I proszę bardzo, co jest? Lescyk. Mamy leszcza. O, robaka jednego nie zabrał. Rasa konkretnie, ja widzę. A ja tam się nie da. Z płoteczkami. To jest punkt. A ale się wpiął. Bez wypychacza. To powiem ci. O, dobra. Jest. Gratulacje. Ale ładnie. Ale pachnie. Leszcze w łowisku. Mówiłem, że ja na leszcza rzucam. Zwijamy żagle. Trochę połapaliśmy. Coś się działo. Trochę. No, ja złowiłem łącznie 5 rybek, jednego leszczyka. Mateusz 7, tak? No. 7. Więc coś się działo. Fajnie, chociaż posiedzieliśmy chwilę. Tak. Z tej strony strasznie wiatr wiał, ale chociaż były ryby. Chociaż coś się działo. I zobaczymy. Niedługo może jeszcze się wyrwiemy. Ale fajnie było chociaż troszkę spędzić czasu nad wodą.